przywitajcie się teraz, bo nawet Dobry. Ja się nie, Dobry. Nie pożegnałem. Jedźcie pierwsi, bo mieliście mnie wyprzedzić. To tak, nazwa serwera to będzie Apokalipsa Daisy, nawet jest ustawiona na konsoli. Coś mi się wydaje, że to będzie jeden z tych takich najprawdziwszych polskich serwerów. Mam nadzieję, że administrator nic tutaj nie podrabiał z ruskich serwerów czy hiszpańskich. Tylko na razie minus jest taki, że są spadki do 20 FPS-ów. No to ale będzie... to mnie jakoś za bardzo nie przeszkadza. No to najważniejsze, że nikomu nie będzie to przeszkadzało na początku. Chociaż jak ja czytałem z czatu, jak wbiłem dzisiaj na ten serwer, to dowiedziałem się, że już po prostu niektórych to męczy. No zależy jak długo tutaj grają, bo ja tutaj generalnie byłem 2 tygodnie temu na serwerze i szczerze mówiąc nic się nie zmieniło do tej pory. Chociaż miałem teraz nic nie nagrywać, gdyż administrator Versus będzie tutaj szykował jakiegoś kolejnego update'a. Nie wiem co to będzie, jeszcze mi nie wtajemniczył. Tyle wiadomo, że powinno się coś tutaj zmienić. Będzie się zmieniało stale, mam nadzieję, że na lepsze. Już grałem na wielu polskich serwerach i teraz jakoś mi się wydaje, że ten będzie jakoś... Może nie najlepszy na całych serwerach modu Daisy, ale też nie powinno dupy jeszcze urywać. Nie wjeżdżasz. A jestem, no dobra, jadę już za... Ej, jak za bardzo szkodzisz sobie pojazd, to ci nie może jak koło pierdzielnąć. No i dobrze, fajnie to będzie urzeczywistnione. No ja w tym momencie, tak mi się, tak stało. Aha, to jak to, to jadę tylko za skozem. No ja zaraz dogonię. No dobra. Teraz wam pokażemy niektóre też części mapy, które mogą wyglądać całkowicie inaczej. Chociaż wydaje się, że nie ma tutaj szału. Niemniej jednak widzę, że jakoś bez problemu was namówiłem na MTA. Tak, chociaż ja powiedziałem, że już wcale nie będzie, ale pół roku przerwy to jednak tak trochę z drugiej strony... Zatęskniłeś za tą grą. Nie tyle co zatęskniłem, co po prostu szukałem sposobu, by znaleźć grę taką na spokojnie, żeby się nie denerwować w ogóle. Bo jak wiecie, no, tego CS-a już w ogóle nie będę grał, nawet jeśli nie mam waka, ale tu chodzi o to, że bardziej mi się opłaci grać z taką ekipą towarzyską no, na spokojnie. Wszystko będzie szło. Czyli to jedziemy na willę. No nakierowujcie mnie, bo chodzi o to, że ja tutaj to nagrywam i widzę co się dzieje. A tym lepiej będzie dla tych co mam nadzieję, że obejrzą, bo kurczę, myślę, że po tym materiale co go wyślę, to się trochę zejdzie tych wyświetleń, komentarzy tym bardziej, bo tak cicho jest, bez kosztów. Ej, macie? Na serwer. Ostatnio to nie był kiedyś jakiś admin jakiegoś serwera, tak? Był. Tak go właśnie kojarzę, nie? No właśnie, widzę, że jakiś teraz Owczar wszedł, to go pamiętam, bo wczoraj nawet z nim pisałem. Nie, ja pamiętam, że Owczar to był też admin jakiegoś serwera z MTA. Możliwe. D-Daisy. No, D-Daisy to był tam. No to widzę, że ktoś tu jeszcze ma pamięć do takich rzeczy. To dobra. No pamięć, no jak się kłóciło z niektórymi, no to się ma pamięć. Albo się z nimi wyzywało na CS-ie. Ładne. Tak jak tu zjechać, żeby tu nie uszkodzić. Mam pomysł. Oj! O! Co Bobek? Jest? Co? Bobek na plecy, dobra, nieważne. Nie. Żyje? Żyje. To dobrze. Bardzo. Ale mi silnik się zrypał. O, i nie pojedziesz dalej. To nie pojadę, nie pojadę. Mam silnik w Bobkacie jeszcze jeden. To ja nie pojadę. Ja nie ujadę. No to dobrze, o już było gorzej. No to takie 20 minut maksymalnie, bo też chcę to szybko zmontować. Na lotnisko jeszcze pojedziemy, później pojedziemy się gdzieś. Trzeba posprawdzać, to jest... Nie wiem, spróbuję jakoś to inaczej też zmontować. Mogę niektóre momenty powycinać, żeby skrócić też ten materiał. No nawet by to lepiej wyglądało, jakby coś tu jeszcze porobić z tym nagraniem.
W ogóle jak będziesz większa ekipa i serwer... Wybucha coś. Jedziemy zobaczyć? Co to co to tak wybuchło? Właśnie o to chodzi, że jedziemy zobaczyć, co tam wybuchło. Może... No na pewno nie heli crash. Jedzie... Czekaj, jeszcze pokażę. O, widzę, że się już tutaj ogarnął Tiberia z pojazdem. Dobra. Ale... Tutaj. No, jak na trójkę to jest już nas spora gangsta i łatwo żeśmy się z pojazdami wyrobili. Patryk, idę zobaczyć. Pilnujcie tu. To wybuchło? Patryk. Aha, czyli ktoś tu może być. Może. To ja strzelam. Aha. To zawsze mów, kto strzela z nas. Po mnie zombie tu... Naprawić tego. No jak słychać, dźwięki broni są całkowicie inne, jak dla mnie mało rozpoznawalne. Nie dziwię się, czemu wybuchło. Aha. Co? Masa zombiaków? Cztery. Co? Cztery potryty w jednym. O kurde, no to mamy te same bugi, praktycznie niektóre. Z tymi pojazdami, z tym spawnem. Dla nas to nie jest wcale nieznane, bo... Robię, pokażę ci fajną kampę? A, wiem, kładziesz dobra, się... możemy jechać. Widzę. Nie, po prostu kucasz. A, no tak, bo mamy to pudło, takie niewidzialne pudło. Wsiadaj do Patriota, w katach cię powiedzieć. Czekam, aż się naprawi. Aha. Gdzie tu? Skorpio, jak podjedziesz tu koło mnie, to mnie widać, te wszystkie Patrioty. Za tym mountem. Widzę. A one są tam zbugowane. No wyglądają jak kiedy mały. Czekaj, wejdę tam na górę i zobaczę lepiej, żeby pokazać ten błąd. No ale tak jak mówię, te spadki może nie są żadną przeszkodą, ale jednak... Zrobił mniejszy ten, mniejszy spawn pojazdu, bo jest za dużo. No to takie rzeczy można adminowi powiedzieć, żeby to mógł ogarnąć. Ile, no osób się robi teraz trochę więcej. 6 osób już. No to dobrze, to już jest... Teraz poza nami. To, że jesteśmy 50% teamem z całego serwa. O, sorry. Tylko trzeba zrobić tego, żeby się znaleźć w grupie. Jedźcie z drugiej innej strony. Ej, czekajcie. To jadę za Tiberialem, żeby nie było, że jeżdżę samotnie. Nie jeździcie samotnie, ja jadę tylko sam prawa. A dobra, okej. IP oczywiście w opisie, mogę jeszcze notację walnąć, nie wiem, cokolwiek, żeby tych osób mogło być więcej. Nie to, że od razu już tu polecam cały serwer, tylko... Po prostu, no nagranie ty to sprawi. Jest zwykłe. O Jezus Maria, co tu jest? LFA. What the fuck? Landstalkery, które wyglądają jak te. Gdzieby? No Landstalkery znaleźliśmy, 4 Landstalkery obok siebie. No, seryjnie, 4 Landstalkery. Od czego jest ładniejszy Landstalker? No, jak wygląda jak Patriot, tylko że jest moro. Ole lag. Aż tak zlagowało. No tak, bo tutaj w niektórych miejscach nie jest spadek nawet tu poniżej... Landstalkera bym wziął za Sancheza, nie? Aha. A nie lepiej za Bobcata? Nie, no Bobcata tam itemy są właśnie, nie? No to przemyślmy to, dobrze. Przemyślcie to, ja pójdę na te statek. Tej, weź ubij tego zombiaka. Chyba, że przy tych lagach jest ciężko. Wall. Nie, zabiłem. Masz tu następnego zombiaka, chodź Tiberial. Dobra, kolejnych dwóch, trzech się zrobiło. Spałnią się jak... Dobra, jedziemy, powalone. Dobra, zostawiamy tyląc na krekery, na razie później się przyjedzie. Dobra, jadę za Patriotem. Nie jedzę, dobra, jedziemy powoli. Dobra. Wyjeżdżamy z tych doków. No, jedziemy teraz może gdzieś dalej. LV? No można. Bo żeśmy wyjeżdżali z Angel Pine, teraz... A na Grow też jedziemy, czy nie? Tak, można. Jedziemy tak, żeby pokazać... No to jeszcze takie drugie 10 minut nagramy, bo w sumie akurat tyle mi tam wyszło z pierwszego. Nie wiem, jak będzie za cicho słychać, to najwyżej innym razem podgłośnię trochę grę, albo siebie. Ale powinno być wszystko dobrze, bo przecież jak zawsze nagrywałem MTA, to nie było większych problemów. Jak coś to... No za tobą jadę, Aspos. Dobra. Albo Guma, nie wiem jak na ciebie mówić, tak na tych materiałach, ciężko mi to sprecyzować. Okej, okay. Jezu, te spadki to... Ale lagi. No mówię, w niektórych miejscach to nawet spadnie do 10 FPS-ów. No cóż. Pokaż slajdu. Ja tam do lagów już jestem przyzwyczajony, spokojnie.
A ja nic. Ja jadę normalnie. Nie, ten nawet nie zwraca uwagi na to, że są spadki, tylko jedzie. Wszystko działa płynnie mi. Dobrze. Osób jest nadal 6, no trzyma się to jakoś. Jak byłem 2 tygodnie temu, to było nawet 15, ale to są chyba przypadki rzadkie. Całkiem rzadkie. No ale mam nadzieję, że po wrzuceniu tego materiału to będzie do 20 osób, może więcej. Coś tak liczę na to, że będzie. Rozsyłać wszystkie linki ze znajomych swoich. No tak, jeszcze fajnie by było jakby tak na Facebookach powysyłać, to żaden mi nie musiał. Hamuj. Wiem, widzę przecież stąd. Renderuje mi się mapa przecież. Ja dopiero się zrenderowałem już jak byłem przy tym moście. Aha. To chyba masz ustawienie na najniższych, że tam ci to działa. No jak najniżej by było to. Jesteś ten. To wiele wyjaśnia. No i to widzę. Jeszcze. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym serwerze? Tak prosto od siebie. O, dobra, jest. Na razie jest dobrze. I przychodzą gracze. No, nie ma tutaj takiej dziecinnej spiny jak na razie. I wrogości takiej. No ale to zobaczymy jak będzie maksymalna ilość osób na serwerze, to wiesz. To będzie różnie. A, widzę, to jest takie mosty. No jedź. Czego się boisz? Czego się boisz? Nowy lakier, już mam go porysować. Ja Maciek maski już nie mam, a tylko dużo lakierzy. No ja mam tylko drzwi pogięta. O Jezu! Dobra, to tak jeszcze z 5-7 minut, plus 5-7 minut i można już przerwać nagranie, bo w sumie to miało nie być długie. Wall! No Tiberial, gratuluję. Twoja jazda się nie zmieniła. Można powiedzieć. A ty, Askos, też... Co? Też nie, to nie jest wina jazdy, tylko tego, że ten Bobka tak dupą zarzuca. A wiem, driftuje strasznie. Zakręt skrętny jest. A tu jest baza. Aha. To fajnie, że... Dobra, osób jest 6. Dobra, trzyma się to jakoś. No ale będzie... Założę się, że po wysłaniu tego materiału będzie tak 20-25, a jak nie to do maksa i pewnie jeszcze sloty będą proszone o powiększenie. No i jak to wszystko się uda, to pewnie zyskamy za to bazę, że... O, jeszcze 6-9 było. Tak przy okazji. Namiotów jest w cholerę, pewnie tam są rzadkie itemy. Dużo lutów jest. No, w ogóle same te luty są powiększone o tyle, że jest większa różnorodność. A byle lucie można znaleźć, AK, wszystko. A w ogóle to lotnisko tutaj wygląda w ogóle inaczej, całkowicie odnowione. Właśnie, dobrze. Więcej hangarów. No, w ogóle więcej, tak jak powiedzieliście, lutu. Więc o to chodzi, że to nam będzie wydłużało rozgrywkę. Jeżeli no tak, będzie więcej takich... Tak. Jeżeli będzie więcej takich szczegółów. Dobra, wyjeżdżamy do... Albo nie odzywaj. No, bo ty też mógłbyś pograć. Nie zaszkodziłoby ci to. A na tym bardziej. Życie mam. No dobra, tak, a w CS-ie też masz. Tak, CS-a nie mam. A. To mi się mogło pomylić, bo wiesz, teraz za każdym razem jak ktoś myśli, że nie ma życia, to już od razu CS do głowy mi przychodzi. I jeszcze nie gram. Jeszcze nie. Jeszcze nie jestem na to gotowy. Dobra, tu mamy szpital, nie, to już chciałem powiedzieć cysterny. Jak to wygląda? Tylko od razu mówię, jeżeli miałbym zacząć nagrywać intensywnie MTA, to będzie ciężko. Musiałbym ewentualnie znaleźć jakieś pół godziny, ekipa i szybkie nagranie, bo to teraz jest tak, że tak jak widzicie, co 2 dni wrzucam jakiś jeden film, więc to jest też ta zależność. To jest wszystko od czasu zależy. Gdzie no, tu tak. Się wjeżdża? A gdzie ty chcesz wjechać? Do Tyłusia.
Aha, no to gdzieś niedaleko. Ja szukam teraz wjazdu, gdzie ty jest. No to niech nam powie gdzie. No też nigdy nie wiesz jak to się wjeżdżało, macie. Ja nie pamiętam. Ale już chyba kojarzę. Większą ekipę ogarniemy, ale to tak prywatnie i będziemy wybierać takie osoby, z którymi znamy się najdłużej, bo jeżeli mamy przyjmować nowe osoby, to najpierw trzeba z nimi się troszeczkę dogadać, a czasu też wybieramy trzeba Clovera zamiast tego? Zamiast Sancheza? Jeden styknie chyba. Ale zamiast, myślałem Sancheza, a Patka wyziąć. Po co nam Patek? Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy jeszcze może na Emerald, albo od razu już Area. Area, ale albo wiecie co, można trochę go wydłużyć, bo ja i tak będę wycinał no, te momenty, dawajcie, gdzie... Emeralda szybko i wracam na Area. No, takie małe zwiedzanie to nam nie zaszkodzi, najwyżej będzie te 20 minut, zmieszczę się w nich, albo około 20 minut. Ale i tak myślę, że to będzie do obejrzenia. Wiem, że zajebiście jeździ. No, to widzę, że wszystkim na razie odpowiada ten serwer, jeżeli chodzi o naszą trójkę. Mi nie odpowiada. Widzę się nie odzywaj. Masz szczęście, że tu wiesz sobie, co masz. Weź mu tego Adma i go wyjeb. Nie mogę! Ej, na policyjnym coś stoi. Tam aha. Z przodu. Ja wjeżdżam na Emeralda teraz. No, też wjeżdżam na Emeralda na górę. Piętro wyżej. A to ja pamiętam, że chyba na ostatnim odcinku z marca tutaj właśnie wjeżdżałem na Emeralda. Sobie teraz tak przypominam nagle. Pamiętam. Pół roku temu wjeżdżałem tutaj na Emeralda. Kurde, kiedy to było? Pół roku temu. No właśnie, to jest najgorsze. Kiedy to było? No, pół roku temu. Pół roku temu. Co tutaj na policyjnym? Coś tam stało. Patka. Wjeżdżamy na samą górę. A jedź na do policyjnego, zobacz. No. Na policji nie byłem, już Patka stoi. Na dole też byłeś? Tak. Kurde, tylko żeby teraz dobrze wyskoczyć z tego budynku. Będzie gorzej jak się rozpieprzymy. Dobra, ty skacz, ty nie skoczy, gdzie ja tu? O kurde, tutaj jaki... Tu miałem spadki do 5 FPS-ów, brawo. No nie mówię wam, admin musi tutaj serio ogarnąć to, bo będzie kiepsko. No, Skorpio mu pierdolę. A kto powiedział, że ja będę używał przemocy? Ja. No tak, jasne. Tutaj... Pokory, jeszcze raz się odezwa. Ten chłop, ten ktoś coś mówił o przemocy, to pan tu prawa głosu nie ma, nie? To jest idiotą. Jacy wy mili jesteście. No przecież... Dobra, wjeżdżam! GTA jest nie rozpieprzę się! Grą. Nie! Jest! Miękkie lądowanie, widział to miękkie lądowanie na moim dachu! Tak? No! Aha, idealnie. Dobra, i wszyscy się znaleźli, to teraz Areja. To jedziemy w stronę Arei, ja się przejadę przy górkach tam. To już jest taki ostatni nasz kienek wstępnej podróży. Znajdzie się więcej osób, to wtedy możemy ogarnąć już jakąś akcję, ale to jak będzie już na serwerze tak... Oj, 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 dobrze. To się grało, coś. To się umie robić. Tak, właśnie chodzi o to, że powinniśmy mieć ekipę, która ma doświadczenie, zna się długo i jest a my się znamy poprawne długo. Zgranie. No i to w sumie chyba wszystko się zgrywa. No, dobra. Dlatego, to jak mówię... To ja gram z wami. No... To ja ciebie mówię. Jeszcze nie pamiętam, żebyś kiedykolwiek grał w Venta. No dobra. Można spróbować. Trzeba brać nowych ludzi. Młodzi może będą lepsi od tych doświadczeń. No to prawda, tylko tak, chodzi o rozgarnięcie się. To, tylko to nigdy nie ośmiolatków nie przyjmujemy. Pod jedno mleczko. Dobra, jedziemy na Areję. Nasz ostateczny kierunek tego materiału wstępnego na tym serwerze Apokalipsa Daisy. Tak, Apokalipsa Daisy, nikt się nie spodziewał takiej nazwy, tak bardzo polsko. No ale taka nazwa jest chyba najbardziej standardowa i w miarę poukładana, bo nie to skomplikowane, nie jest dziadowskie. Maciek! No, nawet takie akcje się zdarzają, spokojnie. Spokojnie.
Co tu się stało teraz? I to jeszcze się nagrało. To może pojedziemy jeszcze opuszczonej na areę dopiero. No to opuszczona areja i kończymy naprawdę, bo chcę, żeby to był w miarę krótki materiał, bo to jest na razie tylko zwiedzanie krajobrazów, można powiedzieć. To jest dużo rzeczy, luty są takie bardzo spoko. No, ale powiem ci, że tutaj w ogóle tych... Nie ma tych samolotów, są hangary normalnie, to nawet już wygląda bardzo, bardzo... O. Ojej. Żyję. Co tam im to dostał? To chyba ten. Robię? Nikt nie dostał timeouta. No na chwilę. Dobra, no to jeszcze nam zostaje area. I tam zakończymy materiał, to jeszcze na Tiveriana poczekamy, jak on przyjedzie tam do nas. Wjeżdżamy na areę? No wjeżdżamy, ale widzę, że area wygląda identycznie. Jak? No jak na rusku. No tak. No to admin mógłby to zmienić, szczerze mówiąc. Więc tutaj taka pierwsza moja sugestia. Skoro widać, że to jest już trochę brane stopki, to można tutaj trochę... Chociaż nie. Jednak... Nie, trochę... Tak. Jednak tutaj troszeczkę jest brane stopki. Nie chcę tutaj obrażać administratora, ale jednak trochę jest wzięte z tamtych serwerów. Można by było trochę to zmienić. Więc tutaj od razu mówię, że już taki jeden minus u mnie. Ale myślę, że ogarnie to. To chyba miał na... Pograć. Być może miał na myśli ten update. Tego typu update. No jak tutaj jeżdżę po tej arei, to widać, czuję tego ruska. Czuć jeszcze, że trochę tego ruska jest wzięte. No ale zmienić może i nawet powinien to zrobić. Bo to nie wygląda tak naturalnie. No realistyki takie nie ma, dobra. Znaczy realistyka jest, ale chodzi o to, że to sam... Wiecie tam. Ten sam typ miejsca, chociaż... Ale jest tutaj za to wyjazd. Więc no, jednak jest za to jakaś podróba... Podróba, kurde. Aj, nie to słowo. Jest tutaj jakaś... Zmiana w ogóle ułożenia. A. Dobra, to myślę, że tutaj już by wystarczyło. Mam nadzieję, że nie będzie komentarzy typu wszystko 100% wzięte z Ruska, bo raczej nieprawda. Owszem, może ta area trochę przypominać z Ruska, ale jest trochę bardziej zmodyfikowana. Maciek leci. Tak, zleciał. Dobra. Jaka jest na razie taka wasza wstępna ocena, opinia tego serwera, bo jeszcze nic... O, Maciek, bierz bobka, Maciek! Uciekać. Jezu, nie. Znaczny? No i zawsze jeszcze na koniec tak mamy takie małe sytuacje. Dostałem zderzakiem, miło mi. Przypadki. Nie, wczytał były wszystkie nasze opony. W kluberze. Świetnie. Ale nie, to nie ma znaczenia. Tu chodzi o to, żeby była zabawa na dole. No dobra, nie ma znaczenia. Tego. No dobrze, nie ma przejmuję znaczenia. Przejmuję to. Tak jest, przejmujesz teren. Okej, to w tej chwili może tutaj... chciałem jeszcze usłyszeć waszą opinię, więc może dokończmy tą kwestię. Zanim... Dobry, na razie jak serwer będzie się rozwijał z ludźmi, to będzie dobrze. Im więcej ludzi, tym lepszy serwer. Tak, i pewnie więcej będzie spin, założę się. Bo to tak zawsze jest, będzie 30-40 osób, to każdemu coś nie będzie odpowiadało. No to się trzeba nauczyć. No tak, nauczyliście. Mnie nauczyliście dzisiaj tego, jak rozwalić cheatacha i w sumie kiedyś to wykorzystam. Dobra, żartuję oczywiście. Dobra. To dziękuję. Mam nadzieję, że będą pozytywne oceny. A jak nie to... Ile się podobało. Tak. No na razie... cześć, pompa. Tak jest, prawidłowo. Średnio, ale prawidłowo. Na razie.